Polish snowboarder Oskar Kwiatkowski said the Beijing Winter Olympics are really special for him as he can feel the Olympic magic for the first time. Tak, to jest cały czas mróz, równowagi. Ten śnieg jest bardzo przyczepny. Nie jest on zbyt szybki, ale jest bardzo przyczepny i bardzo łatwy do jazdy. Także można sobie jeździć naprawdę jakby na mocnym ryzyku na krawędzi i nie przejmować się tym, że jakby ta deska odpadnie, że upadniemy, tylko możemy więcej wyciskać z tej deski. Nie, no, śniegu jest wystarczająco, jest naprawdę super przygotowane, także warunki śniegowe i te stoki, te wszystkie obiekty też widać dookoła, te freestyle'owe, ja robię wrażenie. Te mogul z slopestyle, tam też snowboard doski cross i te wszystkie dookoła też naszego stoku. I obiekty też są, widać, że jest naprawdę profesjonalnie tego podeszli, jest zrobione jak ma być, jak wszystko. No właśnie, wzdłuż slopestyle jest taki mur postawiony ze śniegu, czy tam z lodu bardziej, na którym normalnie jakby jest ta faktura jakby muru. Także to wygląda jak mur chiński zrobiony z lodu. No ja już byłem dwa razy w Chinach, także nie, nawet na tych igrzyskach bardziej jest europejski klimat, aniżeli podczas tych moich wcześniejszych tutaj wyjazdów do Chin, gdzie byliśmy jakby wśród tubylców i czuliśmy, że to jest całkiem inna kultura. Tutaj tak jakby tego bardzo nie czuć, no bo jakby to jest wszystko zrobione jakby pod resztę świata, żeby się też to po prostu, żebyśmy się czuli tutaj komfortowo. No my akurat nie mieliśmy zaszczytu mieszkać w wiosce w Pyeongchangu, także to są moje drugie igrzyska, tak naprawdę pierwsze, na których się czuję jakby tą magię igrzyskiej, będąc właśnie w wiosce olimpijskiej.